witam na dzisiejszym zimowym grzybobraniu. Dzisiaj mamy Wigilię, 24 grudnia 2018. No jak widzicie, śnieg sypie. Jest, no iście, świąteczna aura. Chociaż w sumie zależy, świąteczna aura zależy z kiedy, bo ostatnie 7 lat to mnie deszcz lał w Wigilię. Ale załóżmy, że iście świąteczna aura sprzed 10 lat. Prawie, bo nie ma śniegu, ale pada, więc jest nadzieja. Się rozsypało naprawdę solidnie. Tutaj w lesie aż tak nie pada. Zobaczcie. Dzisiejsze uszaczki. Sami widzicie. No, zamarznięte na całego. Mogę mieć trochę inny głos, bo jestem przeziębiony, ale to nie jest istotne dzisiaj aż tak chyba. Zobaczcie, śnieg sobie pada, już trochę się robi biało. No. Szaczki są zamrożone całe. Zobaczcie, że jak je nacisnę, to pęka lód. To widać. Więc uszaczki dzisiaj nie są dobre. Poczekam, bo zapowiadają duże ocieplenie. Po świętach zapowiadają bardzo wysokie temperatury i deszcze. I wtedy się wybiorę na uszaczki. Dzisiaj sami widzicie, że no, można by było je zbierać, ale ja nie lubię zbierać uszaczków zamrożonych, więc poczekam, aż się rozmrożą. Tutaj zobaczcie kolejne, widać też, że zamrożone na całego. Jeden, drugi. Tutaj kolejne, zobaczcie. No pięknie rosną. Ale co z tego, jak są zmrożone wszystkie. Tutaj malutki. Większość bardzo mało urosła, ponieważ dosyć długo panowały też mrozy. Były takie dni, że śnieg sypał od rana do wieczora. I śniegu było naprawdę bardzo dużo. I panował mróz przez kilka dni z rzędu też. Ale i tak się wybrałem. Miałem i tak nadzieję, że coś się znajdzie. No i co? No znalazło się. Tylko że zamrożone, więc nie będę ich zbierał. Zobaczcie. Widzicie? Lód pęka po prostu. Jak kamień. Zobaczcie. Widzicie to cudo? Przepiękne, młodziutkie. Przepiękne, młodziutkie płomiennice zimowe. Zobaczcie, jakie śliczne. Teraz po tych ciepłach i ulewach się wybiły pięknie na starym pniaku chyba topoli. Zobaczcie, tutaj są dwie kępki. Obok jest tutaj kolejna. Zobaczcie, przepiękne. Te dwie bardzo ładne, zobaczcie, błyszczą się. Śliczne. Zobaczcie, wydaje mi się, że przez te mrozy te boczniaczki bardzo mało urosły. Dzisiaj niestety nie wziąłem kijka, więc wam nie pokażę tak dokładnie. Ale zobaczcie, ich jest bardzo dużo, naprawdę. Gdzie wysoko tam. Zobaczcie, kolejne boczniaczki. Tam widać dwie kępki takie, o. Zobaczcie, jakie super znalezisko, dojrzałem z drogi. Zobaczcie, widzicie to? Boczniaki ostrygowate. Tylko że przemrożone, dlatego mają taki kolor, taki, a nie inny. Ponieważ mróz je przemroził. Ale widać, nie ma trzona, 100% boczniak. Zobaczcie, ile ich jest. Tutaj śliczne. Tutaj, zobaczcie, pełno się wybija. Tylko że to wszystko pomarzło. Tutaj śliczne boczniaki. Szkoda, że pomarzły. Tutaj kolejne. Tutaj jeszcze takie malutkie.
tutaj, zobaczcie, pełno jest takich młodziutkich. Zobaczcie, tutaj jest malutki. Tutaj te chyba pomarzły. Tak też wyglądają na zmarznięte. Ale tutaj się wybiły one. Spróbuję wam pokazać. One nie zmarzły, ładne są. Tak więc coś się powinno ruszyć, zobaczcie jak sypie. Zobaczcie, kolejne super miejsce na boczniaki ostrygowate. Zobaczcie, tutaj są piękne. Piękna kępka, ładne młodziutkie, będą rosły jeszcze. Tutaj troszeczkę wyżej kolejna się buduje, zobaczcie. Jeszcze mniejsza. Naprawdę coś niesamowitego. Tutaj jeszcze, zobaczcie, jakie malutkie. Wszystko boczniaki, tak mi się wydaje. Te i te na 100% boczniaki. Zobaczcie. Przepiękne tutaj płomiennice zimowe się trafiły. Zobaczcie. Ładna. Jedna, druga. I tu jeszcze obok na pniaku, zobaczcie. Śliczne. Będę szukać dalej. Zobaczcie, też znalazłem ładne kisielnice kędzierzawe. Dobra, jest. Ładna tutaj. Tutaj taka starsza. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Jeszcze tutaj się przedziera. In the summer beautiful, yeah, we don't have to try, we can make it into something wonderful. We'll never say goodbye, we can make it into something beautiful. Yeah, we don't have to try, we can make it into something wonderful. We'll never say goodbye. I go left and you